Komiku Czary-Mary. Witam w dniu dzisiejszym. M jak Martin. Blok. No i dziś, moi drodzy, mamy właśnie czary, magię i te różne inne pierdoły dotyczące właśnie wróżb. Bo dziś Andrzeja. I właśnie taka zabawa. Zabawa, która właśnie jest po to, aby świętować i cieszyć się, że w rodzinie mamy Andrzeja. Moi drodzy, Andrzej Andrzejem pozostanie, bo Andrzej to imię święte. W dniu Andrzeja, czyli tak zwana zabawa andrzejkowa. No i tam mamy wróżby, czary mary fikumiku, riku tiku tiku tiku, no i różne inne bajery. I trzeba się tylko cieszyć, weselić, świętować, bawić, imprezować na całego. Buty, 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 klucz, klucz i klucz. Wosk, wosk roztopiony w gorącej, przepraszam, wosk roztopiony na gorącym ogniu właśnie i wtedy się zaczyna. Który but pierwszy dojdzie do progu, ta osoba będzie zakochana, znajdzie męża lub dziewczyna, której but znajdzie się za progiem, znajdzie nie tylko męża, ale i chłopaka. No a na odwrót, jeżeli męski but znajdzie się za progiem, no to znajdzie tą swoją ukochaną i przyszłą żonę. Moi drodzy, i tak samo podobnie to jest właśnie ze skórką od jabłka. Jeżeli całą skórkę obierzemy z jabłka, ale tak, żeby ta skórka nam się nie rozpadła, czyli całe jabłko, każdy z nas wie, i rzucimy za siebie i powstanie jakaś litera, no to wtedy symbolizuje, że to jest właśnie co? Co? Litera imienia naszej dziewczyny, przyszłej kobiety, żony lub przyszłego męża, chłopaka. Moi drodzy, są różne sposoby. Jakie inne jeszcze znacie zwyczaje andrzejkowe w ten wspaniały, przefajny dzień, w którym można się bawić? No i jedna jest jeszcze zasada, że z tego wosku właśnie przez klucz lub od nożyczek to kółka, te dwa kółka, co tam mamy, co chwytamy palcami, można oczywiście rozlać wosk i co nam wyjdzie. I to jest właśnie pamiątka na całe życie. No właśnie, właśnie, to jest ta pamiątka. Co nam wyjdzie, to czeka nas w przyszłości. No moi drodzy, fantastico, fantastico, tylko się bawić, imprezować i oblewać Andrzeja. Wszystkim Andrzejom w dniu dzisiejszym wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo zdrowia, szczęścia i radości. Trzymajcie się, drodzy Andrzejowie, bo musi być ok, jak u każdego z nas, nie tylko u Andrzejów. Pozdrawiam Was miło, serdecznie. No i moi drodzy, co można jeszcze robić podczas zabawy andrzejkowej? Jakie inne wróżby, jakie inne czary, jakie inne przeróżne fantazje w głowie? Piszcie. Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.